Ale ja się boję. To tak nieprzyjemnie, jak ktoś głośno krzyczy. Haj, bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca, lelum po lelum. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. Ja już wiem. Zresztą masz jego nos. O, to dziwne. No co dziwne takiego? No. Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? Ja wiem. Wiesz? Powiedz. Ha, nie ma głupich. Nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka, poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała: och Melu. Hesia, ja myślę, że to grzech. O, co? Mówić z kocharką o takich rzeczach. A kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała. No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. A mnie nie powiesz? Nie. Nie chcę brać cię na swe sumienie. Nie gorsz malutkich. No teraz tak, będziesz mnie czesać, tak? No to zrób teraz ze mnie dziewczę z czarną kosą spod wiejskiej strzechy. To nie kręć się. Wiesz? Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. Po co? Bo to co z tobą gadać, to powiedz sama. Czy można z tobą gadać w ogóle? No, bo mówisz, że lata. No lata. No czy zaczepia, czy kocha się, czy jak tam. Och, Hesiu, Zbyszko? No co? Nie byłaś na Halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Panicz, no i nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie. Ale to na scenie. Potem to by było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko? Och, Hesiu. Och, Hanka, ja się jej zapytam. Zobaczysz, czy ja kłamię. Hesiu, nie pytaj się, ja proszę. A dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. No to się nie będę pytać, ale ja widziałam wczoraj, jak on ją tu, a tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocha? No właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał. No wiesz co, ciebie pod klosz, no. Za co, Hesiu, pod klosz? Za twą głupotę. Chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi? Może do parku, na spacer, teraz tak ładnie. Oj, głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Skądże ja? No tak, jak pan Zbyszko do rana, prawie co dzień. A no, musi gdzieś ci.